przyjaciele, chcę dzisiaj krótko powiedzieć na temat namaszczenia, czym ono jest i jak bardzo ważną rzeczą jest, aby każdy rozpoznał go we własnym życiu i pracował na namaszczeniu, które jest przyporządkowane Twoim marzeniom i Twoim darom i Twoim talentom. Na początku chciałabym powiedzieć, że wchodzimy w siódmy rok, tak? W siódmy rok funkcjonowania naszego Kościoła. I chcę tak pokrótce też przypomnieć, od czego zaczęliśmy. Zaczęliśmy od tego, że spotkaliśmy się z Jezusem. I że Bóg wyposażył nasze życie do wykonania konkretnego zadania. I ktokolwiek do nas dołącza, zawsze mówimy, że na jakimś czasie fajnie, żebyś sobie przeanalizował cele Kościoła i Federacji, żeby nie być zaskoczonym. Reklamę, którą jest w stanie nam zrobić Duch Święty poprzez to, że chodzimy w prawidłowym namaszczeniu, czyli w swoim namaszczeniu, jest niezmiernie ważna. Kościół powstał z inspiracji Ducha Świętego. Przeszliśmy przez wiele trudności. Jesteśmy dalej, żyjemy, funkcjonujemy, będziemy się rozwijali do granic możliwości. Moim zadaniem, kochani, między innymi jest to, aby każdy z nas, aby każda osoba w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim była odpalona w Duchu Świętym. To o to tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, abyśmy byli odpaleni w Duchu Świętym. Jest taki czas, że Bóg podniósł pewne aspekty naszego życia wyżej. Kiedyś one były nisko, kiedyś były wdeptane w ziemię, ale Bóg podniósł te aspekty życia wysoko. W jednym celu, żebyśmy byli świadectwem, żebyśmy pokazali światu swoją więź z Jezusem, tak? I żebyśmy pokazali, że ten Bóg, o którym opowiadamy, jest żywy. Amen. 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 Ten Bóg, o którym opowiadamy, jest żywy. On tchnął swojego ducha w twoje martwe wnętrze i obudziłeś się do nowego życia. Kiedy Bóg podnosi aspekty naszego życia w jednym celu, abyśmy pokazali, że Jezus żyje, że ten, w którego uwierzyliśmy, nie jest martwy, nie wisi na krzyżu, ale żyje. I co zrobi? I powróci. Amen. I Kościół ma być tego świadectwem. Więc nie wolno nam spojrzeć na marność. Rozumiecie? To, co Bóg podniósł, to podniósł w jednym celu, ale nie wolno nam się na tym zafiksować. Naszym zadaniem jest się odpalać do granic możliwości na Ducha Świętego. Znajdywać swoje powołanie, wchodzić w swoje buty, odpalać się w swoim namaszczeniu. Zostałeś wyzwolony z grzechu i przeznaczony w służbę dla Boga. Jak służymy Bogu? Z miłości. Bo On nie nazywa nas swoimi sługami, lecz przyjaciółmi. Ale co robi człowiek, który zyskał życie? Z miłości decyduje się, że poddaje swoje życie Bogu i chce Jemu służyć. Czy muszę służyć? Nie. Nie musisz służyć. Pytanie, czy w ogóle trzeba sobie zadać inne pytanie. Czy kocham? Czy kocham? Czy jestem wdzięczna Jezusowi za miejsce, w którym jestem? Czy wiem, że dzisiaj żyję, bo przyszedł do mnie Jezus? Z miłości i nie z przymusu służymy Bogu. Czyli co robimy? Odpowiadam miłością na miłość, czyli czym? Poddaniem swojego życia. Ja tak mam. Odpowiadam miłością na miłość. Skoro Bóg cię powołał, to co zrobił? Wszystko to wiemy. To mnie wyposaży. Skoro mnie powołał, to mnie wyposaży. Czyli nie ma osoby powołanej i niewyposażonej. Każda osoba powołana jest osobą wyposażoną.
czyli namaszczoną do wykonania konkretnego zadania. Często ten slogan, taki wiecie, namaszczenie, ktoś upadnie pod mocą, mówi, a wiesz, takie namaszczenie było. Nie, upada się pod mocą Bożą, ale namaszczenie, które zostało dane Tobie i mi, zostało Ci dane do wykonania konkretnego zadania. I dobrze, żeby tych rzeczy nie mylić. Upadamy pod mocą Bożą, ale namaszczenie zostało dane, abyś wykonał konkretne zadanie. I musisz wiedzieć, do jakiego zadania jesteś powołany. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli namaszczenie. Namaszczenie Ducha Świętego zostało Ci dane, abyś mógł wykonać konkretne zadanie. I to Ty musisz wiedzieć, do jakiego zadania jesteś powołany. Namaszczenie jest przyporządkowane do Twoich darów, do Twoich talentów. Do tego, co naturalne i do tego, co nadnaturalne. Czyli jesteś namaszczony i musisz wiedzieć, że posiadasz pełne wyposażenie do służby. Tylko wiecie, o co tutaj chodzi? Pytanie jest, czy my jesteśmy otwarci na Ducha Świętego. Pytanie jest, czy my jesteśmy w pełni otwarci, odblokowani, uwolnieni od lęków i kompleksów. To wcale nie jest tak, że Duch Święty nie chce się poruszać. On chce się poruszać. On chce się poruszać na każdym spotkaniu, w Twojego może, w Twoim prywatnym życiu, zawsze inaczej. Za każdym razem inaczej. Pytanie, czy zostajemy w schematach? Rozumiecie? Czcimy schematy? My już tak mamy. To powoduje, że nie możemy iść dalej. Rozumiecie? Powiedzmy, że poruszasz się teraz w jakimś obszarze, że jest to obszar jakiś taki poziomowy. Potrzebujesz dalej się odkorkować, otworzyć się na Ducha Świętego, żeby tak naprawdę zobaczyć. Blokady w ogóle, które są w ogóle w duszy ludziach, powodują, że nie jesteśmy w stanie się otworzyć. Ludzie mówią, wiesz, ja taki jestem. Ja wiem, ale jaki? Ja też jakiś byłam. Byłam w świecie wylękniona. Rozumiecie? Ale Duch Święty pracuje na moich marzeniach, na moich darach, na moich talentach, na tym, co naturalne i na tym, co nadnaturalne. Nie wstydzę się, nie mam kompleksów, poddaję się Bogu. Rozumiecie? I mam tego owoc. I to samo jest dla każdego człowieka. Ja absolutnie nie mówię o tym, żeby podciągać kogoś do wymiaru Michała, do wymiaru Artura, do mojego wymiaru, bo każdy jest inny. Każdy jest inny. To jest to, o czym było głoszenie w zeszłym tygodniu. Różnorodność Boża jest potężna, bo Bóg jest różnorodny. Bo Bóg jest różnorodny. On w każdym z nas chce się przejawiać inaczej. Jak ja zostałam wypełniona Duchem Świętym, to zadałam mu takie pytanie, mówię, Boże, ale jak Ty chcesz się przeze mnie przejawiać? Jak chcesz się we mnie poruszać? I dostałam taką informację, chcesz się przejawiać przez całe Twoje ciało, nawet przez ten malutki paluszek. Nawet przez ten malutki paluszek. To jest brednia, że Duch Święty krzyczy bardzo głośno. Rozumiecie? Świat drze mordę. Świat mordę piłuje. I trzeba być odpowiednio nastrojonym i odpowiednio odkorkowanym. I trzeba mieć zrobione pewne rzeczy w swojej duszy, żeby słyszeć głos Ducha Świętego. Doktrynalnie wszystko wiemy. Zgadzacie się? Doktrynalnie wszystko wiemy. Możemy wykładać na szkołach biblijnych. Ale co z tego? Ale co z tego? Ja chcę Wam dzisiaj rzucić wyzwanie. Doktrynalnie wszystko wiemy, ale co z tego? Jak wielokrotnie trwa godzina uwielbienia i trzeba kogoś kijem odspawać od krzesełka. Wiecie, o co chodzi? Wierzę, że Duch Święty nas dzisiaj odspawa. Amen. I przyspawa nas do innych rzeczy. Pytanie, czy jesteś otwarty? To jest Duch, który wzbudził Jezusa z martwych. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, o ile my Mu się poddajemy i nie stawiamy Mu warunków. Rozumiecie? I nie mówimy, tak masz zadziałać, tak masz się przejawić, tak masz teraz zrobić. A skąd my wiemy? A skąd my wiemy? Przestańmy w ogóle racjonalizować wszystkie rzeczy. Znacie moje świadectwo, że zostałam uzdrowiona z choroby dziwnej skóry, kiedy weszłam i wykąpałam się w musztardzie. Co to w ogóle? Gdzie o tym przeczytać? Co to jest? To sadzawki mnie wrzucili.
bo się nie mogło poruszyć. Wiecie, o co chodzi? Jak uwalniać to namaszczenie i jak nad tym pracować? Przede wszystkim, to co powiedziałem na samym początku, musisz wiedzieć, do czego jesteś powołany. Musisz w to uwierzyć jak wariat. Żeby ci wszyscy powiedzieli, pomyliłeś się, bo ty musisz wiedzieć, że wiem, że wiem, że wiem. Żeby 300 w kościele przeciwko tobie powstało, to ty musisz wiedzieć, do czego zostałem powołany. Służysz Bogu. Służysz Bogu. Służysz Jezusowi. To On jest twoją duchową głową. Nie patrz na tych, którzy mówią, pomyliłeś się. Niech mówią sobie, że się pomyliłeś, a ty wiesz, do czego zostałeś powołany. Musisz uwierzyć w to, że jest w tobie pełne wyposażenie do tego, do czego zostałeś powołany. Pełne wyposażenie. Powiedz, jest we mnie pełne wyposażenie do tego, do czego zostałem powołany. Ja. Bo wielokrotnie widzę, że Kościół próbuje pracować na namaszczeniu innego człowieka. Patrzy na tamtego człowieka i próbuje pracować na jego namaszczeniu. To nie działa. To nie działa. To nie działa. Musisz znaleźć swoje. Musisz mieć swoją bańkę z oliwą. Musisz dojechać wszystkich duchowych wrogów, którzy ci przeszkadzają. I często to się tam świat przeszkadza, diabeł przeszkadza. Dzisiaj się wszystko zwala na diabła. To tak jak kiedyś człowiek jechał na usługę i zatankował samochodu, modlił się, gromił w ogóle diabła i sam diabeł do niego powiedział, daj mi święty spokój, zatankuj auto. Daj mi święty spokój. Człowiek z ruchu wiary. Ogłaszał, że ma pełny bak. Rozumiecie? Diabeł mówi, daj mi święty spokój. Zatankuj samochód. Lenuj. Czyli dojeżdżasz wszystkich swoich duchowych wrogów. Dojeżdżasz wszystkie kompleksy, wszystkie lęki, niskie poczucie własnej wartości. My nie obejdziemy tego tematu. Nie obejdziemy tego tematu, rozumiecie? Kompleksy, cisi zabójcy. I musisz uwolnić to namaszczenie i pracować nad nim. Wszyscy jesteśmy inni i powołani do innych rzeczy. Osobowości swojej nie zmienisz, ale postanów dzisiaj, że wedle swojej osobowości wejdziesz na wyżyny z Duchem Świętym. Będziesz odpalony w Duchu Świętym w swoim powołaniu. Powiedzmy, jesteś sędzią, na sprawie zakładasz togę, a potem ją ściągasz, wychodzisz na korytarz, modlisz się innymi językami. Rozumiesz? Nie ma dla nas nic innego. Nie ma dla nas nic innego. Wszystko inne to jest spojrzenie na marność. Rozumiecie? To jest przyjście do Boga, wzięcie od Niego dobrych rzeczy, człowiek tyje i dalej tak naprawdę w ogóle w swojej głowie, w swojej mentalności wraca do systemu tego świata. Myśli jak świat, żyje jak świat i potem jest pytanie, czemu się ludzie nie nawracają? Nie nawracają się, bo takiego Boga widzą. Nie nawracają się, bo takiego Boga widzą, bo nie pracujesz zgodnie z namaszczeniem, które dał Ci Bóg, a za to zdasz sprawę Ty i ja. On nam dał swojego ducha, On dał nam bańkę z oliwą i powiedział, aby tą bańkę napełniać, aby ta bańka była pełna, aby na niej pracować, aby w ogóle, wiecie, nie stracić ani jednej kropli. Nie stracić ani jednej kropli. Ostatnio przeglądałem sobie nasze uwielbienia z Kasprzaka, jak zobaczyłam w ogóle, wiecie, w ogóle poruszona byłam tym na nowo. Jak w ogóle, jak robiliśmy pewnego rodzaju proroczy teatr. Rozumiecie, dzisiaj są cisi prorocy. Nie ma cichych proroków. Nie ma niemych proroków. Prorocy to ci, którzy umieją odpalić się tak w Bogu, aby zrobić pewnego rodzaju teatr w Kościele. Prorok odpala też ludzi do służby. Rozumiecie? A dzisiaj, bo ja jestem taki cichy, to się zastanów w ogóle, kim jesteś. Są różni prorocy, ale żadnego nie spotkałam, żeby był niemy. Różni są, ale nie niemi. Zadaj sobie dzisiaj takie pytanie. Jak ja znam nowego człowieka? Jak przeze mnie jest poznany nowy człowiek? Jak jest przeze mnie poznany nowy człowiek? Doktrynalnie wszystko wiemy. Jezus we mnie, na Ciebie chwała. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Stary krzyczy z pieczary, mówi, ty gnoju. I wierzący się odwraca i mówi, jestem gnojem. Jestem zerem. Choć doktrynalnie wszystko wiesz. Kiedy się odwracasz i odpowiadasz temu staremu, rozumiesz, to znaczy, że się z tym co?
utożsamiasz. To znaczy, że się z tym utożsamiasz. Nieważne teraz co wiesz. Ważne, jak reagujesz. Krzyczą za tobą, jesteś zerem, jesteś śmieciem. A ty idziesz dumny przez życie, bo mieszka w tobie Jezus i wypełnił ciebie Duch Święty. Co cię obchodzi świat? Co cię obchodzi diabeł? Co cię obchodzi informacja od niewierzących? Co cię obchodzi stary, który krzyczy z pieczary? To jest trup. Rozumiesz? To jest iluzja, ten jego krzyk. To jest iluzja. Ale jak jest się na czym zahaczyć, czym się ogląda, to do mnie. Jest. Zapraszamy. Pieczara jest dwuosobowa. Połóż się ze mną. Poleżymy, rozważymy, jaki jesteś nieporadny życiowo. I jak się odpalić w Duchu Świętym? Ponisz kompleksy. Jeśli nie poniżysz kompleksów, nie odpalisz się w Duchu Świętym. My często czekamy i mówimy, Duchu Święty, Duch Święty może wiać. Zobacz, ile razy była w tobie chęć, żeby coś w ogóle zrobić. Ale się wstydzę, bo co powiedzą? Co cię to obchodzi, co powiedzą? Wiele rzeczy jest dla twojego osobistego przełamania. Ty nawet nie wiesz, co możesz zrobić i co Duch Święty może zrobić przez ciebie. Kiedy ty będziesz odpalony, wiecie, w co wierzymy? Że jeden sprawiedliwy może podnieść miasto. To są nasze fundamenty wiary. To są nasze fundamenty wiary. Ostatnio ktoś do mnie mówi, niewierzący. Przestań mi opowiadać, że ktoś z Jezusem znalazł pracę. Bo ja znam masę ludzi, którzy bez Jezusa znaleźli pracę. Bez Jezusa wyszli z wódki. Bez Jezusa przestali palić papierosy. Bez Jezusa, bez Jezusa, bez Jezusa. My musimy inne rzeczy w ogóle pokazywać. Rozumiecie? Żeby w ogóle zamanifestować w ogóle działanie Ducha Świętego, Kościół musi być wolny od samego siebie. Wolny od samego siebie. Kiedy nie jesteś pokonany w środku, nic z zewnątrz nie może powalić twojego życia. Ale tam musi być kultura królestwa. Tu musi być porządek. Musisz być wywalony. Krzyknij, powiedz coś. Teraz! Wiecie, o co chodzi? Na tym trzeba pracować. Na tym trzeba pracować. Na tym trzeba pracować. Wiele osób, kiedy rozpoczynaliśmy Kościół, zostało uwolnionych, wyswobodzonych do życia i do służby poprzez namaszczenie. Namaszczenie daje trwałą zmianę. Namaszczenie daje trwałą zmianę. Dzięki namaszczeniu zostaliście wyprowadzeni z różnych rzeczy. I na tym namaszczeniu trzeba pracować. I musisz zacząć generować własne namaszczenie. I taki jest teraz czas Kościoła. Własne namaszczenie. Odetnij się od wszystkiego, co ci przeszkadza. Rozpoznaj swoje powołanie. Pracuj z Bogiem. Na tym, co jest twoje. Nie czyjeś. Nie czyjeś. Tylko twoje. Tak naprawdę praktyka również poprzez samo uwielbienie w ogóle w Kościele pokazuje nam, w co wierzymy. My nigdy nie możemy przychodzić na spotkanie, wiecie, jako w ogóle przychodzę w ogóle, bo tak się przyzwyczaiłem. Nie, nie, nie. Każde spotkanie ma być nowe, każde spotkanie ma być świeże. I to zależy od nas wszystkich. Od naszego stanu, od naszej otwartości, od naszej relacji z Jezusem. Rozumiecie? Nie od grupy uwielbienia. Nie od perkusji. Nie od tego. Nie od tego zależy w ogóle nasze dobre spotkanie. Absolutnie. Moglibyśmy dzisiaj zrobić super spotkanie bez muzyki. Bo ja jestem otwarta na Ducha Świętego. Rozumiecie? Nie mam radości, ktoś mówi, to ją wzbudź. Nie mam radości, to ją wzbudź! W jaki sposób? Nie wiem! Sam sobie zaśpiewaj! Sam sobie zaśpiewaj! Sam bądź, nie wiem, pewnym instrumentem. Rozbudź to! My takim jesteśmy ruchem. Religia będzie chciała pchać cały czas do rzeczy zewnętrznych i iść tam na ciebie położą ręce, ale my ustanowiliśmy inny standard. My ustanowiliśmy standard, że Jezus we mnie, nadzieja chwały. Jezus we mnie, nadzieja chwały. Gdziekolwiek postawię swoje nogi, tam będzie życie.
Tylko nie wolno spojrzeć na marność. Nie wolno spojrzeć na marność. Wszystko, co masz, wygląd, kasa, samochód, praca, jest po to, aby pokazać, że Jezus żyje. Amen. Że Jezus żyje i Jezus wraca. A jeśli to zostało ustanowione w twoim życiu przez ciebie, jako bałwan, to zwarto dzisiaj. Amen. Kopnij go w środek dupy. I zrób mu wielkość. Cokolwiek to znaczy, ale dzisiaj o tym gada. Wczoraj ja tu wrzucił tekst. I zrób mu wielką schizmę. Nie wiem, co ja byłem za to osądzony. To jest funkcjonowanie naszego kościoła. Rozumiecie? Funkcjonowanie naszego kościoła, aby pozwalać dzisiaj z siebie ciężary, żeby nie latać w poziomie. Bo jak się lata w poziomie, to się widzi ciągle to samo. Potrzebujemy być lekcy. Potrzebujemy być wolni, aby w ogóle latać wysoko, widzieć wysoko. Bóg nas w ogóle powołał do szybowania, do życia. Rozumiecie? Jesteśmy w ogóle jak porównywani do ormów. Nie do kur, które robią dużo kurzu i tak naprawdę nie latają, ale do ormów. Do ormów. Wiecie, że tak naprawdę w ogóle dzisiaj, w wielu przypadkach, tylko i wyłącznie, doktrynalnie, pewne osoby mówią, Jezus jest moim Panem, ale w praktyce wykonywana jest wola diabła. W praktyce wykonują w ogóle wolę diabła. Diabeł mówi, że jak się odwraca, natychmiast zmienia kierunek. W kościele coś usłyszał, Duch Święty mi powiedział, dobra, idę tu. Diabeł krzyknął, hej! Zawraca, idzie, znowu idzie w ten sam kierunku. Czemu? Czemu? Bo jest lęk. Bo jest lęk, bo są kompleksy. Bo są niewyregulowane różne rzeczy. Chciałabym też rzucić wyzwanie wam wszystkim, którzy mówicie, że jesteście prorokami. Macie być odpaleni w Duchu Świętym do granic możliwości. Do granic możliwości. To my tworzymy historię. Amen. 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 To my tworzymy historię. Mamy widzieć, mamy słyszeć, mamy prezentować w ogóle królewski styl. Rozumiecie? Mamy prorokować całym swoim ciałem, adekwatnie do tego, co Bóg nam powiedział i adekwatnie do swojego powołania. Macie rozpoznać swoje namaszczenie, pracować na nim, służyć Kościołowi. Prorok nie jest niemy. Każdy był inny, ale nie niemy. Jeśli spotykasz ruinę, śmierć, to prorokuj. To prorokuj. To prorokuj do tych kości. Do tych piszczeli, do tych kolan, do tych szczęk. Mów do nich, żeby się oblekały. W ścięgna, w ciało. Doktrynalnie wszystko wiemy. Kościół doktrynalnie wszystko wie. Potrzebujemy odpalić się w Duchu Świętym. Potrzebujemy rozpoznać namaszczenie. Potrzebujecie się niektórzy upić w Duchu Świętym. Upić w Duchu Świętym. Ja kiedyś leżałam pijana w Duchu Świętym. Tak się śmiałam i mnie tak bolał brzuch, że mówię, już nie mogę. W ogóle ja już nie mogę. W ogóle nie mogę. Ale Duch Święty do mnie powiedział, od ciebie to zależy, kiedy zatrzymasz. Od ciebie zależy, kiedy zatrzymasz. Duch Święty to nie jest ten, który jak przychodzi, to wiecie, jakby my też nie wiemy w ogóle, co się w ogóle wydarzy. Nie. To my cały czas panujemy. Ty i ja. Cały czas panujesz w swoim życiu. Powiem wam teraz, co się składa na namaszczenie. Na namaszczenie składa się prawda, moc i objawienie. Namaszczenie to skumulowana dawka prawdy, mocy i objawienia. Amen. Ludzie krzyczą, jestem na urzędzie, co to będzie? Jestem na urzędzie, co to będzie? Nie wiem, co to będzie. Żyj, jak się ujawni twój urząd, to będziemy go widzieli. Na razie możesz siedzieć na grzędzie. Dbaj o namaszczenie w swoim życiu. Dbaj o namaszczenie, o prawdę, moc i objawienie. Niech cię nie interesują inne rzeczy. Wiecie, że nie można być wszystkim? Moja teściowa w swoim życiu zadbała o to, aby się wykształcić na księgową i nigdy niczym innym nie została. I była najlepsza z najlepszych. Najlepsza z najlepszych.
Nie możesz być wszystkim. Nie możesz być wszystkim. Zobacz, kim jesteś. Człowiek namaszczony to człowiek, który zna prawidłowo jakiegoś zagadnienia, posiada umiejętności wykonania działań i widzi rzeczy, które należy zrobić. Jeszcze raz. Na namaszczenie składa się prawda, moc i objawienie. Człowiek namaszczony to człowiek, który zna prawidłowo jakiegoś zagadnienia, posiada umiejętności wykonania działań i widzi rzeczy, które należy zrobić. Namaszczenie zostawia bardzo silny ślad i zmienia życie. To, co powiedziałem wcześniej. A moc sprawia, że ktoś upada pod mocą Ducha Świętego. Ale to namaszczenie sprawia w twoim życiu trwały ślad. Namaszczenie na jakimś usługującym sprawia w twoim życiu trwały ślad, jeśli się jemu poddasz. Namaszczenie Świętego jest kim? W nas. Powiedz we mnie. We mnie. Ja w ogóle chciałabym, żebyśmy się dzisiaj modlili z zupełnie innej perspektywy. Nie, towarzysze. Towarzysze, wstańcie. Podnieśmy ręce. Nie, módl się dzisiaj ja. Ja się będę modlić tak, że mury Jerycha padną. Ja się będę modlić tak, że diabeł się zesra. Ja się będę modlić tak. Ty się tak będziesz mówił. Ja. Nie my. A skąd ja mam wiedzieć, czy my się tak modlimy? My. Ja. I tak się dzisiaj módl do Boga. Nie moje namaszczenie do swojego życia, nie na moim namaszczeniu masz pracować, ale masz rozpoznać swoje namaszczenie. To jest bardzo ważne. Rozpoznajemy swoje namaszczenie i tutaj się kłania różnorodność, a w konsekwencji wielowymiarowy wpływ. Różnorodność namaszczenia i wielowymiarowy wpływ. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Kiedy oglądam, wiecie, że możesz być bohaterem własnej historii. Ale w jednym filmie nie ma 300 bohaterów, jest jeden bohater. Rozumiecie? Jest jeden bohater, ale każdy z tych innych był bohaterem własnej historii. Był ten, który przewodził, ale był też ten, który zarządzał, był ten, który trzymał dziwę. Możesz być bohaterem własnej historii, ale żeby w to wejść, trzeba poniżyć kompleksy. Niskie poczucie własnej wartości. Szkoda życia. Naprawdę, słuchajcie, szkoda życia. My nie mamy czasu, wiecie na co? Na głupotę. Nie mamy też czasu na to, aby w ogóle rozniecać ogień i rzucać go w miejsca, które się nie zapalają. Rozwal też dzisiaj przekleństwo porównywania się. To jest przekleństwo. To jest w ogóle schizma. To jest okropne. W ten sam sposób też się będę poruszał na uwielbieniu. Co cię obchodzi, jak on się porusza? Co cię obchodzi, jak on się porusza? Śpiewaliśmy na Kasprzaka. Chwała dla Jezusa, on osiołki dziś porusza. Jak w ogóle obejrzałam, jak Przemysław dosiadł swojego ojca, w ogóle... Trzeba być wolnym człowiekiem i otwartym na rzekę Ducha Świętego, która jest wzbudzana. Nie wzbudzamy rzeki Ducha Świętego w Kościele po to, żeby zrobić dyskotekę. Po to, żeby się tobie zrobiło lepiej. Po to, żeby twoje emocje zostały podniesione. Po nieudanym tygodniu. Nie. Przeklinamy to w imieniu Jezusa. To nie po to. To po to, żeby pracować na tym. Biorę to do mojego życia. Namaszczam się, kąpię się. Pamiętam, jak na Kasprzaka modliłam się o takiego jednego człowieka. On był tak przekonany, że coś ode mnie bierze, że klęczał i robił tak. Jak sówka. Można się z tego śmiać. Tylko, że ja dzisiaj widzę jego życie. Tylko, że ja dzisiaj widzę jego życie. On naprawdę coś wziął. On naprawdę coś wziął. A więc namaszczenie to jest paliwo. To jest paliwo, żebyś mógł jechać.